Ale miałem koszmar, że zrobiłem taki beznadziejny poradnik o podstawach filmowania, że nikt nic nie zrozumiał. Czemu ja w zasadzie jestem ubrany, jak spałem i mam czapkę? Nieważne. Mózgu, misja na dziś, zrobić najlepszy poradnik o podstawach filmowania. Taki prosty do zrozumienia. Prosty jak zrobienie sobie selfie toastem. Na samym początku, kiedy chciałem zająć się filmowaniem i oglądałem te wszystkie filmiki profesjonalistów tłumaczących mi podstawy filmowania, zastanawiałem się, po co oni tłumaczą mi to wszystko swoim profesjonalnym bełkotem, skoro ja i tak nic z tego nie rozumiem. Więc dzisiaj chciałem wytłumaczyć wam bardzo łopatologicznie, co to jest przysłona, co to jest czas naświetlania i co to jest ISO. Jestem Przemek spoza granicą i witam was w moim poradniku dla normalnych ludzi. Co to jest czas naświetlania i jak on wpływa na filmowanie? Czas naświetlania wyrażamy w ułamkach sekundy. Czyli na przykład w tym momencie filmuję to wszystko na 1,5 sekundy. Dlaczego na 1,5 sekundy? Dlatego, że w filmowaniu obowiązuje taka zasada, która nazywa się zasada 180 stopni. Jeżeli filmujemy w 24 klatkach, a chcemy filmować w 24 klatkach, bo to jest taki klatkaż filmowy, który jest stosowany od dawien dawna i wygląda po prostu najładniej dla naszego ludzkiego oka, to chcemy ustawić czas naświetlania na 1,5 sekundy. Bierzemy po prostu klatkaż i mnożymy go razy 2 i otrzymujemy czas naświetlania. Jeżeli kręcimy w 60 klatkach, to kręcimy na 1,120 sekundy. 1,120. To jest taka reguła. Oczywiście istnieją jakieś wyjątki od tej reguły, ale na razie trzymajmy się tej reguły, tak aby poprawnie kręcić filmy. Teraz wyjaśnimy sobie, dlaczego ta reguła jest taka ważna oraz jak wyglądają filmy z nieprawidłowym czasem naświetlania. Więc wyobraźmy sobie, że teraz będziemy dłużej naświetlać nasz obraz. I już wam pokazuję, co się stanie. Tak wygląda obraz w momencie, kiedy naświetlamy go na 1,1 sekundy. Czyli widzicie, mamy takiego blura, takie spowolnienie. Strasznie, strasznie to jest nieprzyjemne dla oka. A teraz zobaczmy, jak wyglądałby film z bardzo krótkim czasem naświetlania. I w tym momencie kręcimy na 1,05 sekundy. Czyli widzicie, o co chodzi? Ten ruch wygląda jak podczas scen walki z różnych filmów akcji. I jest też bardzo nienaturalny, ponieważ to wszystko dzieje się za szybko, nie ma tego naturalnego blura. Wróćmy do 1,5 sekundy. Teraz jesteśmy z powrotem na 1,5 sekundy i teraz blur i rozmycie wygląda tak. Czyli po prostu tak bardzo naturalnie, jak ludzkie oko wychwytuje to w naturalnym środowisku. I teraz co to jest ten czas naświetlania? Im dłuższy jest ten czas naświetlania, tak jak na przykład 1 sekunda, tym więcej światła wpada na nasz sensor. Im krótszy, czyli na przykład 1,000 sekundy, tym mniej światła wpada do naszego sensora, do aparatu. To tak bardzo pokrótce wytłumaczone. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, czyli do przysłony. To będzie punkt numer 2 w naszym filmie. Im mniejsza wartość, czyli im mniejsza liczba, tym bardziej ta przysłona jest otwarta i wpuszcza więcej światła. Im większa liczba, im większa wartość, tym przysłona jest bardziej zamknięta i wpuszcza mniej światła. To też nie tylko o to chodzi. Chodzi też o głębię ostrości. Im bardziej możemy otworzyć przysłonę, czyli dziurę w obiektywie, tym mniejszą głębię ostrości uzyskujemy. Czyli co to jest ta głębia ostrości? W tym momencie mam dość małą głębię ostrości, ponieważ jeśli wychylę się o tak, to już jestem poza fokusem. Jeśli jestem tutaj, to ten fokus jest. Tu już go nie ma. Duża głębia ostrości już wam pokazuję, jak będzie wyglądała. W tym momencie przymknąłem przysłonę aparatu. Czyli co się teraz stało? Po pierwsze, nie mamy już tej małej głębi ostrości. Jestem ostry tutaj i tutaj, w wielu miejscach. Albo jestem bardzo bliski do bycia
w fokusie, czyli w ostrości. Tak samo widzicie za mną. Już widać tą lampkę, już widać, że tutaj są drzwi. Ten obrazek już zupełnie, zupełnie inaczej wygląda. Wróćmy z powrotem do ustawień, które miałem na początku filmu. W przypadku kręcenia filmów, a zwłaszcza kiedy chcemy zrobić takie bliskie ujęcia, czyli na przykład na twarz bohaterów, albo na oczy bohaterów, czy na jakieś detale, wtedy bardzo często chcemy uzyskać małą głębię ostrości, czyli musimy szukać obiektywów, które są szybkie. 0,95, 1,2, 1,4. Powiedzmy obiektywy do 2, 0, to są jeszcze szybkie obiektywy. I przejdźmy do ostatniego, trzeciego czynnika, o którym dzisiaj będziemy gadać, czyli ISO. Co to jest ISO? ISO wyraża czułość na światło matrycy naszego aparatu. Im większe ISO, tym większa czułość. W tym momencie kręcę ten cały materiał na ISO 200, ponieważ jest to najniższa wartość, jaką mogę wybrać na moim aparacie. No ale zaraz, chwila, moment, czyli im większe ISO, to nie tym lepiej? Nie. Im większe ISO, to tak naprawdę tym gorzej wszystko wygląda. I już wam pokazuję, jak wygląda obraz na ISO na przykład 1600. O ile ISO 1600 nie wygląda jeszcze tak tragicznie, to już możemy zauważyć, że kolory już nie są takie naturalne, nie są takie ładne i pojawiają się w niektórych miejscach szumy, czyli takie kropki, takie brzydkie. Najbardziej będzie to widać w cieniach i w ciemnych miejscach. Zwiększmy jeszcze bardziej ISO. A tak wygląda ISO 6400. Kolory są już bardzo kiepskie, no i widać szumy. Widać bardzo wyraźnie, że coś jest nie tak z tym obrazkiem. Wiadomo, że kiedy filmujemy w warunkach dziennych, to ISO możemy utrzymywać na jak najmniejszej wartości. Natomiast jeśli filmujemy w nocy, no to ISO zazwyczaj musimy troszkę podkręcić. Dobrze by było, gdybyście wyczuli swój aparat i wiedzieli, jaka jest maksymalna, używalna wartość ISO waszego aparatu. Ja na przykład wiem, że jeśli kręcę coś w nocy, to jeśli zwiększę ISO powyżej 1600, to ten obraz już raczej nie będzie się nadawał do niczego. Mam nadzieję, że naprawdę wytłumaczyłem to jak najbardziej łopatologicznie się dało i że po tym odcinku zrozumiecie, co to jest czas naświetlania, co to jest przysłona i co to jest ISO i jak ich używać do filmowania. Jeśli filmik wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to można naparzać w ten guzik albo kliknąć raz, bo jak klikniecie dwa razy, to odsubskrybujecie. To raz wystarczy. Mówi do was Przemek spoza granicą i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!